Witajcie moi drodzy, kolejny odcinek vloga i kolejny poświęcony systemowi edukacji. No, parę dni nie zabierałem na ten temat głosu, bo strajk został zawieszony do września, jak straszą nauczyciele i ZNP. Mamy troszkę czasu, ale słuchajcie, trzeba się zorganizować. Bo ja rzuciłem ten pomysł Związku Rodzicielstwa Polskiego. Na razie jestem nikim, bo cóż, jakiś tam sobie chłopina z przeszłością bogatą, który na południu Polski w niewielkim mieście w sumie, ale sympatycznym mieszka i chce reformować szkolnictwo. Ale ja mam nadzieję, że ja znajdę odzew i znajdę partnerów do tego, żeby naprawdę to zacząć robić. Bo to jest jedna z najważniejszych spraw w naszym kraju. Słuchajcie, no kilka rzeczy, co trzeba zrobić? No według mnie, tak powiedziałem i ja tego nie zmieniam. Zlikwidować kartę praw nauczyciela. Zmienić system wynagrodzenia. Na jaki? Nie wiem, moi drodzy, bo ja nie jestem analitykiem. Dostałem komentarz jeden bardzo obszerny od nauczyciela, który no, jakby stoi na innej pozycji niż ja, ale to, co on pisze, jest bardzo sensowne i ja jestem w stanie przyjąć każdy sensowny argument. Ponieważ ja mu w odpowiedzi napisałem, że ja nie uważam się za najmądrzejszego człowieka na świecie i że znam się na wszystkim i ja mówię tak, jak mnie się wydaje. Ale jestem w stanie przyjąć racjonalne argumenty i wiem, że możemy jakiś kompromis wypracować. Ja nie przekreślam wszystkich nauczycieli. Ja mówię, że 30% nauczycieli jest do zwolnienia, nawet może troszeczkę więcej. Reszta powinna przyjąć ich obowiązki, ewentualnie z wolontariatem jakimś tam, na okres przejściowy. Słuchajcie, ileś tam lat temu większość nauczycieli nie miała wykształcenia wyższego i dopiero musieli później na tak zwanych tajnych kompletach robić studia pedagogiczne, żeby mieć uprawnienia. Myślę, że to jest tylko podpisanie jakiegoś papieru i spokojnie można wykorzystywać ludzi. Lepszy zaangażowany student trzeciego, czwartego, piątego roku albo emerytowany nauczyciel niż taki ktoś, kto po prostu traktuje swoją pracę jak dopust Boży i przeklina każdą minutę, którą spędza w szkole, a takich nauczycieli jest, przecież wszyscy o tym dobrze wiemy, całkiem sporo. Więc jak najbardziej chciałbym, żeby włączyli się w to nauczyciele, także ci, którzy strajkowali, także którzy uważają, że strajk był słuszny, ale tacy, którzy są w stanie sensownie swoje racje przedłożyć. Czyli tak, likwidacja karty praw nauczyciela i zmiana zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, tak żeby naprawdę wynagrodzenie było odpowiednie. Ja przypominam tym, którzy mówią, że, którzy komentują tam, że ja chcę zniszczyć wszystko. Nie, ja chcę, żeby najniższy zarobek w szkole, pamiętajcie, słuchajcie jeszcze raz nauczyciele drodzy, żeby najniższy zarobek w szkole nauczyciela wynosił 5 tysięcy netto, czyli żebyście dostawali na konto minimum 5 tysięcy miesięcznie. Ci lepsi oczywiście więcej, w zależności od też pracy i pozycji, którą osiągają i wyników. Czyli zmiana zasad zatrudnienia. Likwidacja Związku Nauczycielstwa Polskiego bezdyskusyjna. W ogóle to jest skamielina, która nie powinna istnieć. Tak naprawdę likwidacja wszystkich związków zawodowych w systemie edukacji. Z tego co wiem, w Niemczech jest absolutny zakaz strajku w szkolnictwie i wszyscy tego przestrzegają. Nie widzę powodu, żeby w Polsce... I wszyscy się powołują na wzorce niemieckie, prawda, czy tam francuskie. Miało być inaczej. Nie powinno być strajków w szkolnictwie, a nauczyciele powinni dobrze zarabiać. Ok, czyli likwidacja ZNP, likwidacja karty praw nauczyciela, zmiana zasad wynagrodzenia. I słuchajcie, moi drodzy, skąd wziąć na to pieniądze? No, ja wiem, że pieniądze się na pewno znajdą. I teraz powiem coś, co na pewno zdziwi moje dzieci, chociaż już zasygnalizowałem im wcześniej, bo ja jestem, słuchajcie, wierzącym, praktykującym chrześcijaninem z denominacji katolickiej, ale z jednego ruchu nie będę mówił, bo to nie jest istotne. Natomiast ja poświęcam na jakby życie duchowe. To nie jest godzina tygodniowo na mszy w niedzielę, jest to zdecydowanie więcej i dla mnie wiara jest no, tak naprawdę najważniejsza.
Pan Bóg, ojczyzna, honor na trzecim miejscu, to już kiedyś mówiłem. Ale ja jestem za tym, żeby zdecydowanie zlikwidować obowiązkowe nauczanie religii w szkołach. Jestem za tym, żeby zlikwidować przymusową katechizację. Dlaczego? No z bardzo wielu powodów. Podstawowy jest taki, że z tego co wiem, o ile dobrze wiem, że jak dziecko kończy 18 lat, to i tak może zrezygnować z uczestniczenia w lekcjach religii. I jeżeli religia jest czymś przymusowym, no to na pewno zrezygnuje. Słuchajcie, religia, wiara nie może być, nie powinna być i nie może być przymusowa. Do wiary trzeba dojrzeć. Tak naprawdę wiarę musimy dostać. Nie można jej wtłaczać, bo tylko, można tylko zrobić więcej szkody niż pożytku. Natomiast jestem za tym, żeby były jak najbardziej zajęcia, czyli żeby była katechizacja w szkołach. Tylko żeby i w szkołach, nie na parafiach, dlatego że żeby tych dzieci nie ciągać, żeby one nie musiały tracić czasu na przemieszczanie się gdzieś tam do parafii i tak dalej. Nie, niech to będzie w szkołach, ale dobrowolne. I katechiści nie powinni, czy tam katecheci, zaraz powiem jakie jest rozróżnienie, nie powinni brać za to pieniędzy. Nie powinni być wynagradzani. Dla tych, którzy nie chcą zajęć czy katechizacji, można wprowadzić zajęcia, nie wiem, z etyki, z historii religii. Jest to sprawa systemowa. Jeszcze raz podkreślam, według mnie nie powinno być przymusu nauki religii w szkole. Wiara nie może być przymusem, wiara musi wypływać z potrzeby serca, a nie z nakazu. Bo inaczej jest, brzydko powiem w tej chwili, o kant dupy potrzaskać po prostu. Do niczego to nie prowadzi. I moi drodzy, jestem przekonany, że znajdzie się mnóstwo, może nie mnóstwo, ale że znajdzie się wielu świeckich, wierzących, którzy będą chcieli taką katechizację przeprowadzać, bo katechizacja jest prosta. To naprawdę nie zajmuje wiele czasu, bo to jest mówienie o sprawach, które człowiek ma w sercu. Jeżeli ma coś w sercu, to on nie musi przygotowywać się do zajęć, bo ma to cały czas w sercu. I oczywiście to musi, powinno podlegać jakiejś tam weryfikacji, kontroli, no bo może dojść do niewłaściwych rzeczy. No, nie chciałbym, żeby Świadkowie Jehowy na przykład dorwali się do katechizacji. Oczywiście to jest niemożliwe, bo oni nie mogą tego katechizować, bo to jest sekta. Wiem, co mówię. Jak ktoś ma inne zdanie, to poproszę o komentarze. Ja wytłumaczę, dlaczego sądzę, że to jest sekta i to niebezpieczna w dodatku jeszcze i oszukańcza. Chociaż bardzo wielu ludzi tam jest bardzo porządnych, bo są otumanieni przez tych, którzy robią biznes olbrzymi po prostu na tym. Ale generalnie znam kilku Świadków Jehowy i ci, których znam, żaden nie jest, żadnemu bym 10 zł nie powierzył po prostu. Już nie mówię o większych kwotach. A kilku mnie wręcz oszukało. Ale to nie jest jakby temat, nie powinno być tematem tej sprawy, tej audycji. Czyli słuchajcie, katechiści, oczywiście jeżeli księża będą chcieli, jak najbardziej mogą, ale nieodpłatnie na miły Bóg. Za wiarę nie powinno się pobierać wynagrodzenia. Jeżeli nie chcecie tego robić za darmo, to nie róbcie tego w ogóle. Poszukajmy ludzi, którzy będą chcieli to robić za darmo. Można zrobić szkolenia, można zrobić, nie wiem, nabory. Jest naprawdę sporo wspólnot katolickich, chrześcijańskich, które oddelegują ludzi do tego, żeby to robić. Jestem o tym głęboko przekonany, ponieważ każdy człowiek wierzący wie, że powinien katechizować innych i nie bierze za to pieniędzy. Katechizacja za kasę jest grzechem, według mnie. Oczywiście Kościół się powinien otrzymywać, ale Kościół i tak jest skazany jako taki. Ja tu często polemizuję na forach internetowych, na Facebooku z przeciwnikami Kościoła katolickiego, ponieważ ja jako historyk wiem, że
No słuchajcie, rola Kościoła w budowie naszej cywilizacji jest no, nie do przecenienia. Tak naprawdę wszystko zawdzięczamy Kościołowi chrześcijaństwu, ale my konkretnie Kościołowi katolickiemu, bo my jesteśmy w strefie kultury łacińskiej i gdyby nie Kościół katolicki, przepraszam, moi drodzy, to nie byłoby tych wszystkich przepięknych kościołów. W Polsce tych przepięknych jest może troszkę mniej, no bo my też byliśmy zniszczeni mocno, ale słuchajcie, przecież jeżeli przejedzie się przez Włochy, Hiszpanię, jeżeli zobaczymy te przepiękne, po prostu to są dzieła sztuki, prawda? No, to powstało ku chwale Bożej i gdyby nie wiara, to by tego nie było, prawda? Freski Michała Anioła, jego rzeźby, prawda? No, słuchajcie, no, to jest wkład Kościoła w rozwój duchowy człowieka, jest nie do przecenienia i to jest nierozerwalne, prawda? To, co kiedyś Oriana Fallaci, jedna z moich ulubienic, na pewno poświęcę jej odcinek, co najmniej jeden vloga kiedyś, która no, jakby nierozerwalnie związana z Wenecją, chociaż ostatnie, z Florencją, przepraszam, chociaż ostatnie lata spędziła w Nowym Jorku, bo nie bardzo też chyba mogła patrzeć na to, co się dzieje we Włoszech i na zalew islamu. To my jesteśmy, i ona chyba, o ile pamiętam, ona była ateistką akurat, tak. Natomiast my mamy olbrzymi dług wdzięczności wobec Kościoła jako takiego, bo wobec Kościoła mamy tylko dług. I jesteśmy winni to i swojej przeszłości, i sobie, i przyszłości, żebyśmy zachowali tą tradycję i dbali o zabytki, bo to jest coś, co może zniknąć bezpowrotnie, a naprawdę ludzkość, cywilizacja byłaby uboższa bez tego. Bez tych fantastycznych kościołów, bez rzeźb, bez obrazów o treści religijnej, ale też nie, ale nie tylko, ale stworzonych jakby na zamówienie, ze względu na mecenat kościoła, to tego by dzisiaj nie było. I my mamy obowiązek przechowania, przeniesienia tego dziedzictwa w przyszłość. I dlatego zadbajmy o to, moi drodzy, pilnujmy tego. Natomiast szkoła niech będzie miejscem swobody i oczywiście absolutnie jestem za tym, żeby krzyż wisiał, bo jesteśmy jakby. No, jesteśmy katolikami. 90% co najmniej Polaków się deklaruje jako katolicy, część też jako chrześcijanie, więc krzyż jest symbolem chrześcijańskim, więc myślę, że 98% Polaków, może obywateli czy ludzi mieszkających w Polsce, może powiedzieć, że krzyż jest dla nich symbolem niezwykle istotnym i niech on sobie będzie. Natomiast wiara nie powinna być przymusowa. Ale dostęp do katechizacji, dostęp do wiedzy o tym, czym jest naprawdę wiara i o tym, że wiara jest tylko i wyłącznie dobra. Wiara nie może być zła, ponieważ wszelkie dzieła Boże są dobre i intencje Boga, który stworzył świat i stworzył ludzi, są dobre, więc ona z definicji jest dobra i tam nie może być niczego złego. I pamiętajmy o tym, i to jest ten element, który w wychowaniu powinien być, ale dobrowolny, od urodzenia do śmierci. Natomiast nie może być przymusem, bo po to Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę, także w raju, w początkach stworzenia, żeby on miał tą wolną wolę. Nie ma przymusu. Człowiek może wybrać dobrze, może wybrać źle, ale może wybrać. Dlatego przymus wiary, przymus nauki, religii nie jest sensowny. No i jeszcze jakby na zakończenie tego wątku, kolejna sprawa, moi drodzy. Koszty edukacji. No oczywiście koszty edukacji można byłoby bardzo zmniejszyć i także zmniejszyć ilość potrzebnych nauczycieli przez bardzo prostą reformę. Jestem konserwatystą, wielokrotnie to podkreślałem. Słuchajcie, przymus szkolnictwa powinien dotyczyć tylko szkoły podstawowej. Po szkole podstawowej absolutnie nie powinno być przymusu dalszej edukacji. Jeżeli ktoś chce skończyć edukację na poziomie 8 klasy,
czyli to, co mu zapewnia naukę pisania, czytania, podstawowa wiedza ogólna, to niech ją kończy. Kiedyś miałem znajomego, który zresztą zrobił jakąś tam w czasach komunistycznych taką całkiem znaczy karierę finansową, bo miał bardzo dobrą pracę na tak zwanym zapleczu. To były takie dobre o tym kiedyś będę może mówił jeszcze. I on mówił, że ma skończoną podstawówkę i kurs tańca towarzyskiego i więcej mu w życiu nie jest potrzebne, ponieważ podstawówka zapewnia mu wiedzę ogólną niezbędną do funkcjonowania w życiu, a kurs tańca towarzyskiego ogładę, która pozwala mu się poruszać na gruncie towarzyskim. Zawsze mnie bardzo bawił, ale coś w tym jest. Czyli słuchajcie, likwidacja przymusu szkolnictwa ponadpodstawowego i znajdzie się naprawdę bardzo dużo pieniędzy na to, żeby właściwie wykształcić tych, którzy chcą się uczyć dalej. Oczywiście powrót do szkolnictwa zawodowego, niekoniecznie że 5-letnie technika, bo po jaką cholerę komuś 5-letnie technikum, jeżeli on chce być górnikiem po prostu, albo nie wiem, no, niektórych zawodów już dzisiaj nie ma, ale po prostu no, jeżeli się chce wyszkolić w zawodzie, to góra, rok i praktyki zawodowe. A tak naprawdę po podstawówce już mógłby pójść i tak jak kiedyś byli czeladnicy, prawda, którzy uczyli się rzemiosła, to teraz dokładnie tak samo. Czyli moi drodzy, likwidacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, likwidacja Karty Praw Nauczyciela, zmiana zasad zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, likwidacja szkolnictwa ponad obowiązkowego szkolnictwa ponadpodstawowego, likwidacja przymusowej zajęć z religii i wprowadzenie dobrowolności. I jeszcze bardzo ważna sprawa, która mi zaraz. Wiem, że miałem coś jeszcze istotnego poruszyć, ale chyba mi uciekł wątek, a ja nie lubię reżyserowanych filmów. Jak widzicie, to ja to wszystko robię, tak mówię, z serca do serca, prawda? Serce na dłoni i emocje. Taki jestem i nie chcę tego zmieniać. Albo mnie akceptujecie takim, jakim jestem, albo możecie wyłączyć komputer i komórkę i przerwać połączenie i nigdy więcej mnie nie oglądać. Ale jeżeli chcecie, to macie mnie takim, jakim jestem. Czyli likwidacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, Karty Praw Nauczyciela, szkolnictwa podstawowego, a no i oczywiście podstawowy postulat, stworzenie Związku Rodzicielstwa Polskiego, czyli organizacji zrzeszającej rodziców chcących aktywnie uczestniczyć w programie edukacji dzieci, oczywiście nieodpłatnie, ale mających wpływ na to, co się dzieje, i z systemem oceny nauczycieli okresowej i uzależniania od tego ich zatrudniania lub niezatrudniania w placówkach szkolnych, edukacyjnych, oświatowych w ogóle. I to byłoby na tyle, moi drodzy. Trochę przydługawo ostatnio robię krótkie filmy, ale no, ten jest dłuższy. Kto będzie chciał, to będzie oglądał, kto nie, wyłączy wcześniej. Do usłyszenia w następnym odcinku vloga. O.